i będę. To jeszcze sfera marzeń jak dla mnie. Lecz nie dla Boga. On już wie. Boże, chciałabym być podobna do Twojego Syna, Jezusa. Pomóż mi zrozumieć tajemnicę dobra, miłości, cierpienia i Twoje, że posiadam dar życia. Lecz czasem zamieniam go w koszmar. Wiem, że mam kochać, szanować, lecz czasem nienawidzę. Szymonie Piotrze, Andrzeju, pójdźcie za mną. Tak, Panie. Minęły z domu Izraela. Głoście, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nic nie zabierajcie na drogę. Gdzie was zechcą przyjąć, pokój niech będzie w tym domu. Lecz gdzie was nie chcą, odejdźcie. I nauczyciela w otoczeniu swych uczniów. Kogo mam uwolnić? Kogo chcecie, bym wam wydał? Co prawda troszeczkę pogoda nam pokrzyżowała szyki, tym niemniej jest to już tradycja naszej szkoły, że przygotowujemy takie widowisko dla Państwa i my z tego nie zrezygnujemy, dlatego że jest to wspaniała uroczystość, wspaniała okazja do tego, aby zaprezentować raz, że możliwości szkoły, a druga sprawa, że wpisuje się to idealnie w ten nastrój przedświąteczny, który już niedługo przed nami. Ja chcę naturalnie serdecznie podziękować jak zwykle pani Grażynie Wychowaniec, która koordynowała tutaj całość tych przygotowań. Są to ogromne przygotowania. Jak widzieliśmy, to jest ogromna sprawa. Tu zawsze wspiera panią Grażynę pani Elżbieta Chyży, która też ogrom pracy wykonała przy tym dzisiejszym widowisku. Także też brawa jak najbardziej się należą pani Elżbiecie
Chyży. Ponadto od lat już tutaj nam pomagają niezmiennie panowie, pan Skaczewski, który właśnie takie chlebki piecze, państwo mają okazję próbować, także serdeczne dzięki dla pana Skaczewskiego, dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która tu w osobie pana Romana Kasprowicza też nas zawsze tutaj wspomaga i wspiera serdecznie. Też chcemy podziękować oraz Starninie Koni, tutaj w dół roku panu Staniszowi, który też nam wypożyczył te konie. Dzisiaj bez nich no też trudno by sobie było wyobrazić dzisiejsze widowisko. Także serdeczne dzięki za to, że państwo nas wspomagają, że tutaj uczestniczą z nami razem w tym widowisku. Ja mam nadzieję, że swój oddźwięk to znalazło. Ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w takim razie za rok. Jeszcze chciałbym poprosić